Dzień dobry Państwu. Dzisiaj o tym, co tam panie w polityce, czy Chińczycy trzymają się, Chińczyki, tak było w oryginale, czy Chińczyki trzymają się dzielnie. O tym, co widać i czego nie widać. Zaprasza Jan Fior. Proszę Państwa, no jak Chiny mają wyjść na czoło, globalne, ekonomicznie, przynajmniej gospodarczo, no to wiedzmy, co tam się dzieje, bo właściwie mało, mało się na ten temat wie. TVP o tym nie mówi, a jak mówi, to nie tak, jak jest. TVN tak samo, ani CNN, ani BBC tego nam nie powiedzą. No to ja Państwu powiem zaraz, za chwilę. Proszę Państwa, co ja tu chciałem? No dobra, niech będzie. Więc Chiny wciąż, mam parę takich cytatów, które chciałbym przedstawić, cytatów z różnych, z lewa, z prawa, z góry, z dołu, z Chin, spoza Chin, które chciałbym przedstawić Państwu, żebyście mieli obraz emocjonalny bardziej, żywy. Chiny wciąż chcą więcej srebra niż mają, powiedział Vince Lanci, taki finansista ze Stanów Zjednoczonych, który się specjalizuje w obrocie srebra. Chińska gospodarka, następny cytat. Chińska gospodarka pogrąża się w bezprecedensowej i tragicznej fazie, rozbrzmiewając ogłuszającymi alarmami, które chiński rząd ma nadzieję stłumić, ale stają się one zbyt głośne, by je zignorować. To zbliżające się, coś tu kod mi zaczyna mruczeć, to zbliżające się załamanie jest złowieszczym ostrzeżeniem dla Ameryki i całego świata, ponieważ jesteśmy świadkami niepokojącego rozpadu w czasie rzeczywistym. Co to znaczy? Ano to, że Chiny nie są do końca przejrzyste, a ostatnio wstrzymały publikację danych gospodarczych, aby utrzymać świat w niewiedzy, co nie jest dobrym znakiem. To, co ukrywają, to fakt, że ich kontrolowana przez państwo gospodarka rozpada się z powodu zadłużenia, nietrafionych inwestycji i erozji wiarygodności. Proszę Państwa, przytoczyłem mojemu znajomemu, który jest specjalistą od Chin. Przytoczyłem tę opinię i powiedział, że to nie jest, że on tego nie kupuje, że to nie jest prawda. No, idziemy dalej. Ludzie mówią, że nie lubisz Chin, powiedział ktoś do Trumpa. Nie, ja je kocham. Ich przywódcy są znacznie mądrzejsi od naszych, kontynuuje Trump. Nie mamy szansy dotrzymywać im kroku. To tak, jakby grać mecz z New England Patriots i Tomem Brady'm, będąc na poziomie swojej licealnej. No, przepraszam bardzo, muszę tego kota. Chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Ja ci tu pokażę. O, to jest ten łobuz, proszę państwa. Zobaczcie się, jaki to jest łobuz, który tutaj nam dokucza. No, cześć. Idziemy. No, to przeprosił, ale nie wiem, czy mu wybaczymy. Proszę państwa. To jakby stoczyć mecz między New England Patriots, to są mistrzowie w tym futbolu amerykańskim, a drużyną na poziomie licealnej drużyny futbolowej. Tak powiedział w lipcu, parę tygodni temu, 2 tygodnie, czy może miesiąc temu, Donald Trump. Proszę Państwa, PKB w przeliczeniu na siłę nabywczą Chin jest tylko o 25% większe niż PKB USA. To jest prawda. No, ludzie, kogo my oszukujemy? Zapytał dziennikarz Asia Times i przytoczył następujące dane. W zeszłym roku Chiny wygenerowały 2 razy więcej energii elektrycznej niż USA. Wyprodukowały 12,6 raza więcej stali niż USA. 22 razy więcej cementu. Chińskie stocznie odpowiadały za 50% światowej produkcji, podczas gdy produkcja w USA była znikoma. Chodzi o statki, oczywiście. W 2023 roku Chiny wyprodukowały 30,2 miliona pojazdów, prawie 3 razy więcej niż Stany Zjednoczone, które wyprodukowały 10,6 miliona pojazdów. Proszę Państwa, 50 lat temu, 40 lat temu Stany Zjednoczone były rekordzistą światowym, a teraz tak jest. W czerwcu napisał Asia Times.
Ten cytat ostatni. Chiny mają duże problemy, ale kiedy miliard ludzi współpracuje, aby je rozwiązać, stają się one małymi problemami. Powiedział Wen Jiabao, były premier Chin, on był premierem między 2003 a 2013, w przemówieniu do studentów Harvardu ze Stanów Zjednoczonych. Historycznie rzecz biorąc, Chiny od dawna, następny cytat, należały do największych, to Xi Jinping powiedział, że Chiny od dawna należały do największych gospodarek świata, a ich produkcja gospodarcza stanowiła kiedyś około 1/3 światowej produkcji. Nie przegrywaliśmy z powodu wielkości naszej gospodarki, lecz z powodu naszego zacofania technologicznego. No i dzisiaj widzicie Państwo, jak sobie radzą. Xi Jinping wielokrotnie powtarzał, że część, to jakby ostatni z tych cytatów, Xi Jinping wielokrotnie powtarzał, że, cytat, łatwa część reform dobiegła końca. Teraz znajdujemy się na nieznanych wodach. Partia musi uważać na swój krok, zwłaszcza w obliczu narastającego ryzyka zewnętrznego. Dotykamy również partykularnych interesów wielu grup. Tak powiem. Oj, przepraszam, to nie Xi Jinping. Xi Jinping powiedział, że łatwa część reform. A to zacytował Xi Mao Song, taki trochę jak i Mao Zedong, ale nie całkiem, z Chińskiego Instytutu Strategii Innowacji i Rozwoju Chińskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, zanim przejdę do ścisłego, czy jakby szczegółowego omówienia tego tematu, chciałem Państwu przypomnieć o naszych lekturach. Powtarzam jeszcze raz. Te lektury nie są po to, żebyście Państwo się stali naszymi klientami i dawali nam zarabiać pieniądze, chociaż też na tych książkach mamy nadzieję, że będziemy zarabiać. Na razie dokładamy bardzo dużo, bo wydanie książki jest potwornie drogie. Nieraz 100 tysięcy złotych taka książka kosztuje. Ta może nie, ale co 80 kosztuje. Więc proszę Państwa, polecam te książki dlatego, żebyście byli mądrzy, żebyście wiedzieli, dlaczego jest tak, jak jest, żebyście zrozumieli rzeczywistość. Żywność dekretowa, czyli czym karmi nas rząd. Domyślacie się. Kryminał o tym, jak żywność jest psuta, jak jesteśmy wprowadzani w błąd, jak się nas oszukuje. Autentyk. Kryminał dokumentalny. Następna książka, Czas Bitcoina. Bitcoin, proszę Państwa, już jest walutą globalną. Jeszcze nie ma takiego uznania czy rozpoznawalności, jak inne, jak na przykład złoto czy srebro, ale jest bardzo blisko. Dlatego wydałem tę książkę, żebyście Państwo wiedzieli, co naprawdę się liczy w gospodarce, co się naprawdę w naszym życiu takim materialnym tutaj na Ziemi liczy. I to jest w tej książce opisane. Wszystkie wątpliwości powinny zniknąć. Młodzież czyta, jak zarabiać w młodym wieku. Dlaczego młodzi mają teraz wakacje? Mogliby zarabiać. Nieraz nie wiedzą, jak zarabiać. Przeczytajcie książkę Eryka Zawiszy, jak zarabiać w młodym wieku. On jest wciąż w młodym wieku, wciąż zarabia, a zaczął zarabiać, jak miał 14 czy 13 lat. Złoty interes Zosi. Jak już zaczniecie się interesować światem, pieniędzmi, importem, eksportem, walutami, to tutaj dużo odpowiedzi znajdziecie w tej książce. Złoty interes Zosi. Drugą taką książką, którą chciałbym zaoferować, czy jakby zaproponować dla młodych ludzi, którzy wchodzą w życie już takie dorosłe, to są Finansowe przygody Bobra Antosia. Książki są napisane bardzo przystępnym językiem. Ciekawe, to są opowiadanka, bajeczki, coś takiego, co może przyciągnąć, a jednocześnie dowiadujecie się rzeczy, które każdy przedsiębiorca już im wcześniej pozna, tym lepiej będzie, tym bardziej będzie przedsiębiorczy. Jak powstaje bogactwo i kiedy nie powstaje? To jest komiks, kolorowy komiks napisany przez ojca Petera Schiffa, człowieka, który umarł w więzieniu, dlatego że został skazany w wieku 80 lat na więzienie za to, że wydawał książki, które się sądowi nie podobały. Książka, tytuł książki, Federalna Mafia, tylko, czyli rząd. Prawda? Rząd, czyli federalna mafia, nie użył słowa rząd, ale wszyscy wiedzieli, o kim pisze. Skazali go na karę śmierci, można powiedzieć. I ostatnia książka, która się też przyda tym zwłaszcza, którzy myśleli, że jak będą kupować dużo kawalerek, to im się upiecze.
Proszę Państwa, oczywiście jak ktoś ma 100 kawalerek spłaconych, to może jakoś tam spokojnie spać, czy nawet 40. Ale jakby miał zadłużone, to cokolwiek macie Państwo zadłużone, przeczytajcie Wielką Konfiskatę. Jakie mogą być konsekwencje tego długu? Jakie mogą być konsekwencje Waszego zadłużenia? I nie bierzcie już kredytów. Proszę Was już od kilku lat, no ale chociaż od dzisiaj nie bierzcie już kredytu, żadnego nowego. No. To chyba teraz mamy, tutaj muszę sobie wziąć kajecik, bo o, dobrze. Proszę Państwa, no przypomnę tylko, że złoto dzisiaj mamy 20 sierpnia, godzina 12:02, południe. Złoto osiągnęło cenę 2560 z haczykiem. All time high, rekordowo wysoko. Mimo, że ten wzrost jest dość znaczny w dolarach, to w złotówkach nie jest tak widoczny, ponieważ dolar jest już dzisiaj po 3,85. Dolar był nie tak dawno, jeszcze może 2 miesiące temu, ponad 4 złote, teraz jest 3,85, 4% mniej. Idzie w dół. Więc można kupować i polecam. Mennica Mazowia, adres strony mennicamazowia.pl, Mazowia przez V, razem mennicamazowia.pl. A telefon 22 kierunkowy warszawski 602 2248. Mają kilka filii, tak żebyście mogli Państwo albo odebrać osobiście w Szczecinie, czy gdzieś tam w Poznaniu, już nie pamiętam, bo niektóre zamknęli, niektóre otworzyli. Więc 22 602 2248. Dzwońcie Państwo do Mennicy Mazowia, a teraz uzbrojcie się ciekawość. Bo ciekawość jest, rozwija człowieka. Proszę Państwa, Moody's to jest taka agencja, która określa siłę kredytową. Jest to perfidna agencja, która zachęca niejako ludzi do zaciągania kredytu. Ale niektórzy muszą zaciągać kredyt, a zwłaszcza państwa. I tutaj, proszę Państwa, odnośnie Chin. Nowy plan reform strukturalnych w Chinach pojawia się w kluczowym momencie dla gospodarki. Kiedy jest nierównowaga strukturalna, nieruchomości za dużo, złe inwestycje, rzeczywiście coś takiego się dzieje. I wyobraźcie sobie Państwo, że Moody pisze w swojej konkluzji tego opisu, tego prowadzenia, że spodziewamy się w perspektywie krótkoterminowej, plan będzie miał ograniczony wpływ na perspektywę wzrostu. Plan, który. Dobra. Ja Państwu przedstawię dane z ostatniego plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i na tym plenum przedstawiono plan walki z tymi, no, oczywiście, że są negatywne zjawiska, i po COVID-zie, i w ogóle budownictwo, które było puszczone na absolutny liberalizm. Nawet z pewnymi preferencjami i podatkowymi, i preferencjami odnośnie biurokracji, zmniejszenia biurokracji, doprowadziły do pewnej nierównowagi. Ale, proszę Państwa, mamy do czynienia z niemożliwą do utrzymania sytuacją, w której Chiny produkują 31% towarów. Tak powiedział profesor Michael Pettis, chyba Amerykanin albo Anglik, wykładający na Uniwersytecie Pekińskim, i to teraz parę tygodni temu, w lipcu, no nie będzie miesiąc temu. Chiny produkują 31% towarów świata, a odpowiadają za 13% konsumpcji. Czyli reszta musi zostać wchłonięta przez tę nierównowagę. Reszta musi być przez resztę świata. Tę nierównowagę musi pochłonąć reszta świata. I Amerykanie uważają, że w związku z tym, że Chiny muszą sprzedawać, to jak nie sprzedadzą Ameryce, to będą miały nadwyżki, nie będą, będą mieli nadprodukcję, nie będą. Będzie katastrofa gospodarcza. Profesor Pettis też tak uważa. Szkoda, że wykłada w Pekinie. Powinien zostać w Londynie, bo tam można kłamać. Tam jest keynesizm. Proszę Państwa, ta nadwyżka chińska produkcji nad konsumpcją, może zostać zagospodarowana przez Chińczyków.
I Chińczycy się nie boją, zaczynają to rozumieć, że nieprawdą jest, jakoby bez importu amerykańskiego się Chińczycy nie wyrobili, nie wiedzieliby, co zrobić z tą całą masą produktów. Rzeczywiście 1/3 produkcji świata pochodzi z Chin, ale one wiedzą, że mogą to przekazać na rynek wewnętrzny. I pod tym kątem odbywało się, jakby z tą tezą odbywało się plenum Komitetu Centralnego. Chyba to się odbyło w lipcu. Trzecie plenum, tak, 15, mam tutaj zapisane. Trzecie plenum odbyło się między 15 a 18 lipca w zeszłym miesiącu i tutaj są postanowienia tego. To znaczy najpierw ocena. Kontekst, w jakim Chiny znalazły się w ostatnim po 40 latach zmiany paradygmatu z komunistycznego na wolnorynkowy, albo przynajmniej na bardziej wolnorynkowy. Od 80 roku PKB chińskie wzrastało średnio 7,8%. To jest koszmarnie wysoko. Koszmarnie wysoko. W tej chwili Polsce grozi wyższe niż oczekiwano tempo rozwoju. Ma być 3,2%. To jest 7,8 przez 44 lata. 43 lata. 800 milionów ludzi zostało wyciągniętych ze skrajnego ubóstwa z czasów komunizmu. Wtedy 10 milionów ludzi umierało z głodu. Do późnych lat 90. chińskie fabryki produkowały towary na zamówienie Pekinu, czyli rządu, niezależnie od tego, czy był na nie popyt, czy nie. Czyli to, co się utrwaliło w umysłach amerykańskiego teraz, Białego Domu i tego całego neokonów, tych neokonów, tych, można powiedzieć, keynesistów prymitywnych, nie wiem. Jak to, nie chcę mówić faszystów, ale to jest faszyzm, proszę Państwa, jak się dąży do wojny, jak się kieruje tak gospodarką, żeby pokrywała potrzeby wojenne. I proszę Państwa, i taka polityka była w Chinach przez pierwsze 10, kilkanaście lat, do końca lat 90., do późnych lat 90. Teraz ma się to diametralnie zmienić. Chińczycy będą popytem dla własnej podaży, to co zacząłem mówić. Infrastruktura, taka jak drogi, głównie brudne, poza głównymi miastami, koleje pochodziły z innej epoki, a samoloty były w większości starymi radzieckimi samolotami, których piloci często pili piwo przed startem. Rowery zapychały ulice, a samochodów było niewiele. Taka była rzeczywistość. Podczas naszych wizyt w fabrykach na początku i w połowie lat 90. pisze jakiś przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który brał udział w opracowaniu tych informacji, że podczas naszych wizyt w fabrykach na początku i w połowie lat 90. widzieliśmy gotowe towary ułożone na placach i stare maszyny. Nie było na nie popytu. W drugiej połowie lat 90. z Pekinu popłynęły słowa: przystępujemy do Światowej Organizacji Handlu, WTO, World Trade Organization, więc zaczniemy importować nowe technologie i planować produkcję pod swoje zamówienia. I to był punkt zwrotny dla Chin, ich gospodarki, ich ludzi. To, co nastąpiło później, przeszło do historii. Kraj jest teraz w centrum produkcyjnym świata. Infrastruktura niepowtarzalna, żaden kraj nie ma lepszej, żaden kraj nie ma nowocześniejszej. Głęboko zakorzeniony i wysoce wydajny łańcuch dostaw, sektor produkcyjny, przemysłowy, jakiego nie ma nawet w sumie G7, wykorzystuje więcej robotów niż zagregowana suma wszystkich robotów z G7. I w rezultacie produkcja Chin jest nie tylko wydajna, lecz także konkurencyjna wobec świata. To są najbardziej konkurencyjne produkty świata. Już kiedy pamiętam, jakieś 10 lat temu zaprosili mnie do TVN-u, przepraszam za wyrażenie, i dziennikarz ówczesny, już go wyrzucili, znaczy niedługo potem go wyrzucili, zapytał mnie tak: jak długo Polacy będą się zachwycać tym chłamem chińskim, tą tandetą chińską? Mój dziadek, ja pamiętam jako dziecko, mój dziadek mówił: tandeta japońska. No wiecie Państwo, jak to się zmieniło w Azji. Japońskie wyroby były najlepsze, teraz już chińskie są najlepsze. To nie jest tandeta. Powiedziałem temu: o jaki pan tandecie mówi? Kupujemy to, na co nas stać. Jak ktoś chce tanio kupić, to kupuje tandetę. Jak chce kupić drogo, porządną rzecz, to musi zapłacić. I Chińczycy też to produkują. W tej chwili produkują wszystko. W tej chwili przerzucili tę tandetę
na Wietnam, nawet już nie Wietnam, na Kambodżę, może Laos, może Indonezję i tam się i teraz się wyzywają high-tech, najwyższej technologii świata. Proszę Państwa, czynnikami wzrostu była demografia. Oni mieli dobrą demografię. Mieli 1,5 miliarda ludzi w najlepszym momencie. Teraz im to spada. Są zaniepokojeni, ale przypomnę, że siła robocza w ciągu tych 40 lat, o których mówimy, wzrosła z 585 milionów w 90 roku do 990 milionów w 2023. Bezrobocie spadło z 29 milionów w 80 roku do 11 milionów w ubiegłym roku. Średnie roczne wynagrodzenie nie jest jeszcze tak wysokie jak w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, bo też nie ma inflacji takiej w Chinach, żeby tak rosły płace. I dlatego jest niższe, ale jak powiedziałem, w przeliczeniu na parytet siły nabywczej, Chińczycy są najbogatsi. Chiny produkują więcej niż Stany Zjednoczone. I to o kilkadziesiąt procent więcej. Średnie roczne wynagrodzenie, czytam, pracownika w dolarach amerykańskich w 2009 roku, 19 roku wzrosło, to są wartości z 19 roku, wzrosło z około 1000 dolarów w 80 roku do 4287 w 2010, 11 tysięcy 873 w 23, przepraszam, ja napisałem, że to w 19 do 23 roku wynosi 11 873. To jest mało. To jest 1000 dolarów miesięcznie. Było 1000 dolarów rocznie. Teraz jest 1000 dolarów miesięcznie. Ale proszę Państwa, Chiny mają dużo taniej. Wszystko produkują i taniej. To nie jest tania siła robocza. Oni produkują taniej, nie ma tam takiej inflacji. W związku z tym towary też kosztują tańsze. W Polsce tak samo. Chleb kosztuje. Ile kosztuje chleb? No i będzie 10 zł kilo. 10 zł kilo to jest 2 dolary. Teraz pewnie 2 i ponad 2, 2,60. A w Stanach taki chleb kosztuje 6 albo 8. Gorszy. Gorszy nawet. Demografia, proszę Państwa, chińska prognozuje, że znaczy, taka instytucja demograficzna, Global Demographics, to jest prywatna firma, nie urząd statystyczny, prognozuje, że płace powinny wzrosnąć w 2030 roku do prawie 18 tysięcy i w 2040 do ponad 25 tysięcy. Pewnie się trochę inflacji pojawi, pewnie się też wzrośnie wydajność pracy. Bogactwo, czyli osoby, ci bogatsi Chińczycy, jest ich sporo. Osoby zarabiające ponad 50 tysięcy dolarów zostało skoncentrowane w niewielkiej części zatrudnionych. W 2010 było ich niecałe 3 miliony, czyli 0,7% siły roboczej. W 2023 roku to już jest 2,8, prawie 3% siły roboczej, prawie 18 milionów pracujących zarabia 50 tysięcy dolarów. To są już, można powiedzieć, milionerskie pensje w skali Chin. Chińska gospodarka przeszła od towarów o niskiej wartości do skali naprawdę najdroższych, najlepszych urządzeń. Można powiedzieć, wzrost jest wykładniczy. Nie tylko to, że był wzrost procentowy bardzo wysoki, 7,8% rocznie, ale również tempo wzrostu tej technologii, poziomu technologii przekroczyło znacznie tempo Zachodu. Chińczycy pokonali Zachód właściwie prawie we wszystkich dziedzinach, prawie we wszystkich krajach. Długi Chin są spłacane z zarobków i oszczędności. Przywódcy są świadomi, to już też z tego komunikatu z trzeciego plenum, przywódcy są świadomi niebezpieczeństw związanych ze zbyt dużym zadłużeniem i chcą obniżyć całkowite zadłużenie do bardziej rozsądnego poziomu PKB. W tej chwili jest 309% PKB. To jest dług, totalny dług Chin. G7 ma wyższy i chcą ten dług zmniejszyć. Sektor prywatny w Chinach jest siłą stojącą za niezwykłym wzrostem gospodarczym i to od początku lat 80. To właściwie mówiło się, że to jest kraj komunistyczny, a to właściwie był kapitalizm, proszę Państwa. To był
To można powiedzieć, było więcej kapitalizmu niż na Zachodzie. Sektor gospodarczy odpowiada za 60% PKB. Sektor prywatny odpowiada za 60% PKB i 80% zatrudnienia w miastach. Sektor prywatny przechodzi przez lata aktywnego zachęcania przez rząd centralny i okresy, których Pekin z różnych powodów oddał władzę, można powiedzieć, jakby tak się uważa, że Pekin, że Komitet Centralny Chin oddał za dużo władzy w ręce prywatne. Ale to nie jest tak. Nigdy nie jest. Cała władza, cała produkcja powinna być w rękach prywatnych. Problem polega na tym, że to jest sektor taki prywatno-państwowy i to jest najgorsza rzecz. To partnerstwo prywatno-państwowe. To, proszę Państwa, okazja do złodziejstwa, do nadużyć. Całe to, czy tam krzyczy teraz PiS złodzieje, wszyscy tak samo robią. Partnerstwo prywatno-państwowe. Teraz kraj stoi w obliczu wyzwań. To jest fragment przemówienia Xi Jinpinga. Teraz, gdy kraj stoi w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Pekin musi uwolnić ducha sektora prywatnego, zwłaszcza aby pomóc krajowi w dążeniu do niezależności. Bo jak Państwu powiedziałem, po tych latach 80., 90., można powiedzieć nawet 2010 do 2010, czy tam 12, 13 roku, tak się ten sektor prywatny rozrósł, że przestraszył władzę i Pekin zaczął temperować sektor prywatny. Zaczął odbierać sektorowi prywatnemu władzę, czyli odbierać wolność. I teraz Xi Jinping mówi, w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Pekin musi uwolnić z powrotem ducha sektora prywatnego, zwłaszcza aby pomóc krajowi w dążeniu do niezależności technologicznej. Proszę Państwa, nikt nie będzie wymyślał pod przymusem, nikt nie będzie wymyślał, nie będzie robił, pracował więcej, lepiej niż inni, jeżeli nie będzie miał lepiej niż inni. Musi mieć jakiś element, musi dać zadowolenie, musi być jakieś uzasadnienie. To nie muszą być pieniądze, to może być satysfakcja, może być duma, może być potęga narodu, czy potęga kraju, która ludzi podnosi na duchu i każe lepiej pracować. Ale ten element motywacji musi być, zwłaszcza sektor prywatny, zwłaszcza sektor, który opiera się na wolności, nie na przymusie, musi być mocny. Jednak choć ziarno już zostało już zasiane, mówi Xi Jinping, minie trochę czasu, zanim sektor prywatny podejmie wyzwanie, bo on się trochę przestraszy. Potrzebne są czyny, a nie słowa. I tak to wygląda. U nas, proszę Państwa, zamiast rozwijać sektor prywatny i zwiększać produkcję, zwiększać motywację do oszczędzania, do inwestowania, premier Tusk chce igrzysk olimpijskich. Po jasną cholerę. Po jasną cholerę. Ileśmy stracili na tym Euro 2012? Też to jest jego pomysł. Wyćwiczył się w tym partnerstwie prywatno-państwowym. No, nie bez kozery. Wiadomo, że to jest okazja do dodatkowych zarobków. No i tyle, proszę Państwa, Państwu o Chinach powiem, że, no już wiecie, potęga nie bezprecedensowa. Rozwija się, są trudności, ale podchodzą tych trudności tak, jak one są. U nas są trudności. Ludzie płacą za duże podatki. Hamuje to rozwój, hamuje produkcję. To zamiast, żeby rząd obniżył podatki, ułatwił produkcję, a czy nie ułatwił, nie przestał utrudniać produkcji, to jeszcze dowalą igrzyska olimpijskie. Jeszcze nam igrzysk brakowało. Przecież to będziemy musieli my sfinansować te igrzyska. I przyjadą bogate kraje i biedne i będą z tego korzystały. Proszę Państwa, dziękuję bardzo i życzę udanego tygodnia. No, wszystkiego dobrego, wszystkiego udanego. Do widzenia.